Dzień dobry, witam wszystkich jak co niedziela. Dzisiaj jesteśmy troszkę spóźnieni, 17.30, mamy 14 lutego, Dzień Walentego. Jedziemy na żywo z Markiem Fischerem. Marek jest jednym z najlepszych, jak nie jeden z najlepszych dietetyków w Polsce. Specjalizuje się głównie też w sztukach walki. Ma tam dużo podopiecznych, którzy walczą na macie. Jednak Marek mi się zawsze kojarzył z taką osobą, bo byłem na paru szkoleniach z Markiem osobiście. Zawsze jak pomyślałem o Marku Fischerze, to zawsze mi się kojarzył z adaptogenami. Nie wiem czemu, ale za każdym razem, gdy nawet jak myślałem, jakiego gościa zaprosić do właśnie tego odcinku, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, czyli adaptogeny itp. itd., czyli adaptogeny w trakcie COVID-u, no bo to jest taka sytuacja zwłaszcza dość nietypowa, to od razu pomyślałem o Marku, nie? Także witamy Marek, miło mi Ciebie gościć, dziękuję, że się zgodziłeś na live'a, jedziemy. Dzień dobry, ja bardzo dziękuję za zaproszenie i za tak miłą zapowiedź. Co prawda, wiesz, ja tam się nigdy nie wypowiadam w kontekście bycia najlepszym, ale jest mi niezmiernie miło. No a jeżeli chodzi o adaptogeny, to faktycznie, ja myślę, że nie pomylę się, jeżeli powiem, że byłem jednym z pierwszych w Polsce, którzy realnie dużo zaczęli o tym mówić, no bo oczywiście, wiesz, była spora grupa ludzi, którzy oczywiście o tym mówiła, natomiast no, ja pamiętam gdzieś tam kiedyś na pierwszym disie, czyli dietetyce i suplementacji Kuby Mauricza, jak zaczęliśmy ruszać ten temat i nagle było, wiesz, takie poruszenie, adaptogeny, co to jest, nie, wiesz, i Kuba mówi, no bo wiecie, tu sobie wrzucicie aszwę, to, a ludzie, co to jest aszwa, nie, wiesz, to pamiętam... Tak, jakiś szaman, wiesz, 2016 rok, generalnie to chyba 2015 nawet i nagle, wiesz, suplementacja wychodzi poza kreatynę, beta-alaninę i kofeinę i jakieś tam inne mocniejsze i nagle ktoś przychodzi i mówi ci o ziołach działających prozdrowotnie, tak? Także to faktycznie jest taki mega temat. Ja bardzo to lubię, w ogóle faktycznie, jeżeli chodzi o pracę ze sportowcami walki, tak jak wspomniałeś, to robi genialną robotę. Jeżeli są one użyte odpowiednio w sporcie, to robi naprawdę genialną robotę. Mhm. Także myślę, że tutaj to spektrum, o którym sobie dzisiaj pogadamy, będzie naprawdę olbrzymie i osoby, które mocniej się nie znają na tym albo będą miały pierwszy kontakt dzisiaj z tym tematem, to na pewno będą bardzo miło zaskoczone. To Marek, może zacznijmy od początku na zasadzie, bo jakby dużo się mówi o suplementach typu na przykład ashwagandha, różaniec górski, jakieś inne grzyby, jednak może zacznijmy od tego, co to są adaptogeny w ogóle, dla kogo one są, w jakim celu je używać, tak powiedzmy bardzo ogólnikowo, może nie przechodzimy od razu do sportu walki, czy do kogoś, kto już jest mega wkręcony w temat, tylko dla takiego zwykłego laika, powiedzmy w dwóch, trzech zdaniach, co to jest adaptogen? Mhm. Wiesz, z adaptogenami musimy zacząć od tego, że oczywiście w ogóle tak jak z suplementacją bywa, one były generowane dla osób ze sportu, tak? Bo wiesz, no, w momencie, kiedy mówimy o suplementach, one nigdy nie są dedykowane dla stricte na samym początku pod kolokwialnych kowalskich, tylko najczęściej pod sportowców, żeby generować dla nich jak najlepsze osiągi, a dopiero potem my dostajemy w drugim sorcie, jako wiesz, ci, którzy nie startują zawodowo, dostajemy, bo to działa i warto to wprowadzić na rynek ogólnodostępny. Nie? No i historia z adaptogenami jest bardzo podobna, bo ona sięga lat 50. XX wieku, gdzie oczywiście Ruscy, jak to Ruscy, no bo to oni przodowali w tamtych czasach w kontekście suplementacji i nie tylko oczywiście suplementacji, badali suplementacji w każdym razie, nie? I był taki doktor, on bodajże nazywał się doktor Lazar Angelow i badał wpływ schizandry, czyli cytryńca chińskiego, na to, jak będzie zachowywał się ludzki organizm pod wpływem tego zioła. I się okazało, że ludzie stosujący schizandrę szybciej się regenerowali, czuli się lepiej, zarówno fizycznie, jak i psychicznie, czyli jakby, wiesz, dochodziło do poprawy tych wszystkich parametrów, tak? No i od tamtego czasu tych adaptogenów z całego świata ta lista jest bardzo szeroka, natomiast żeby maksymalnie uprościć zrozumienie, czym są adaptogeny, to żeby coś zostało nazwane adaptogenem, musi spełnić trzy proste warunki. Po pierwsze,
musi być pochodzenia naturalnego i musi mieć swoje odzwierciedlenie w środowisku. To znaczy, że nie możemy sobie zrobić ekstraktu chemicznego, typu, wiesz, wyciągnąć na przykład z zielonej herbaty L-teaninę i nazwać ją adaptogenem, nie? Nie, bo to już jest ekstrakt chemiczny, to już jest coś, co nie pochodzi stricte z natury, z przyrody, tak? No. Więc pierwsza rzecz jest taka, że musi być pochodzenie naturalnego, czyli musimy wziąć sobie albo roślinkę, łodygę, korzeń, coś i z tego wyciągnąć ekstrakt, z tego zrobić sobie naturalny ekstrakt, wyciąg i tak dalej, nie? Druga rzecz, one absolutnie nie mogą być szkodliwe, czyli tak jak w przypadku na przykład innych suplementów, tutaj to, co się dzieje po przedawkowaniu adaptogenów, no to najczęściej oczywiście ten kolokwialny kibel, tak? Czyli jakaś biegunka, wymioty i tak dalej, czyli objawy żołądkowo-jelitowe, to pierwsza rzecz, no albo na przykład jakieś tam na zasadzie, wiesz, zmiany humoru, samopoczucia i tak dalej, natomiast nic takiego, co może realnie wpłynąć na zagrożenie życia, że będzie przedawkowanie, które może się skończyć śmiercią, tak jak na przykład z lekami, nie? To jest drugi element. No i trzecia rzecz, stosowanie tych ziół ma doprowadzać twoje ciało do czegoś, co się nazywa homeostazą, czyli jakby do wyrównania, nie? Czyli twoje ciało ma sobie funkcjonować odpowiednio, zarówno w kontekście fizycznym, jak i w psychicznym, jak i w hormonalnym. To są trzy najważniejsze rzeczy, czyli musi być pochodzenia naturalnego, nie może działać szkodliwie na ludzki organizm i ma doprowadzać ludzki organizm do szeroko pojętej homeostazy, czyli do porządku, nie? Do tego, że wszystko jest na swoim miejscu i ty się czujesz po prostu po stosowaniu lepiej. Tak? To jest taka regułka, którą wymyślił ten pan, który w ogóle wymyślił nazwę adaptogeny. No i jakby ja się... Lazar Angelow, ale to nie jest ten Lazar z Instagrama, nie, tak? Nie, wiesz co, ja nie pamiętam, zaraz sobie odpalę, bo prawdopodobnie, wiesz, sobie coś wymyśliłem, ale bo akurat ten element mojej pamięci jest słaby, jeżeli chodzi o nazwiska. Ale w pewnym sensie rosyjski uczony, tak? O to chodzi. Tak, dokładnie, był to Rosjanin. A z Lazarem, z sześciopakiem z Instagrama. W każdym bądź razie, jak ktoś go pomyli, to nic się nie dzieje, bo dobre stosowanie adaptogenów na pewno pomoże w budowaniu realnie sześciopaka. Także wiesz, nawet jak ja się pomyliłem, to absolutnie nikt z tego nie będzie z tego powodu płakał. Super, to ja tu już mam pytanie odnośnie tego, co powiedziałeś, ale to zaraz. Widzę, że dużo ludzi już mamy na żywo. Doktor Lazarew, dokładnie, doktor Lazarew, tak się nazywał. Tak, byłem blisko. Prośbę do was, jak moglibyście opłacić ZUS, czyli za lajku, udostępnij, skomentuj, to będę wdzięczny, im więcej osób nas będzie widziało, tym więcej osób będzie świadomych tego, co się dzieje i co w trawie piszczy i jak sobie radzić, bo na pewno ma to bardzo duży wpływ na to, na standard naszego życia. Ja tu bym chciał zacząć od takiego pytania do ciebie, Marku, mianowicie poruszyłeś tutaj temat odnośnie szkodliwości adaptogenów, tak? Czyli na przykład nie ma efektów ubocznych takich jak po lekach, tak? I teraz powiedz mi na przykład, czy można wyeliminować leki, na przykład jakieś antydepresanty na poczet adaptogenów? To tak, tu sobie musimy odpowiedzieć na dwie rzeczy. Jak zaawansowany stan psychosomatyczny mamy, czyli jeżeli ktoś jest w głębokiej i ciężkiej depresji, to raczej nie. Mhm. Czyli jakby wiesz, no nie możemy zrobić tak, że odłożymy te leki z dnia na dzień i zastąpimy adaptogenami, tak? Mhm. Natomiast w momencie, kiedy ktoś przeżywa jakieś stresujące i ciężkie sytuacje i na przykład jest w momencie wyboru, tak? Czy powinien zastosować leki SSRI na zasadzie wsparcia tego układu nerwowego i samopoczucia, może zacząć od działania adaptogennego, może się wspierać adaptogenami, które działają jakby od momentu ich wdrożenia, czyli tutaj na przykład wspomniany wcześniej cytryniec chiński, czyli schizandra, tak? Czy na przykład Zembrin, to jest jeden z takich najbardziej popularnych antydepresantów i tak dalej, myślę, że o tym sobie powiemy dalej, natomiast tu tak, jeżeli jesteśmy w sytuacji, która wymaga od nas wsparcia i zastanawiamy się nad włączeniem antydepresantów, wtedy tak, wtedy możemy sobie spróbować włączyć adaptogeny. Jeżeli jednak jesteśmy już na SSRI, tak, czyli już stosujemy te leki wspierające nasze samopoczucie, to wtedy raczej bym nie proponował wrzucania przede wszystkim adaptogenów na ślepo, tak, bo są takie, które będą zaburzały nam działanie tych leków SSRI, albo będą zmniejszały, albo nasilały ich działanie i nagle się okaże, że ktoś bierze leki, nie odczuwa ich działania, albo bierze leki i odpali, wiesz, jak Londyn 66, nie? Generalnie rzecz biorąc. Więc tu musimy na to zwrócić uwagę, tak? Jeżeli jesteś w sytuacji, w której zastanawiasz się nad lekami, jak najbardziej możemy spróbować się wspierać twój układ nerwowy adaptogenami. Jeżeli już jesteś na lekach,
ale chciałbyś z nich zejść, to wtedy można jakby połączyć pracę osoby, która zaleca ci adaptogeny z pracą lekarską, żeby to się jakby współgrało, tak? Natomiast nie w opcji takiej, że dzisiaj posłuchaliśmy Fischera, Fischer powiedział, że adaptogeny są zajebiste na depresję, więc my wywalamy leki antydepresyjne do śmieci i łykamy ashwagandę, nie? To tak nie działa, to absolutnie nie. My musimy dać też czas, żeby one się rozhulały i żeby realnie zaczęły działać. Rozumiem. Super. Dobra, czyli tak, żeby było jasno, leki SSRI to są leki, które typowo się przyjmuje przy na przykład depresji, tak? Czyli leki, które są zapisane na receptę, tak, żeby każdy miał jasność, o co chodzi. Super, to mam wyjaśnione. A powiedz mi, Marek, jeżeli chodzi o taki temat, na przykład jak na przykład powiedzmy, jakbyś miał wymienić top 10 adaptogenów. Ale takich na przykład, bo z tego, co się orientuję, na przykład jak mamy dużo, dużo klientów, którzy do nas przychodzą, bardzo dużo ludzi idzie wzięło lesnictwo w takie, wiesz, naturalne rzeczy i trochę ludzi też obawia suplementacji takiej, na przykład jak suplementacja ashwagandą czy jakimś tam różańcem górskim, bo stwierdza, że to są suplementy diety, to na pewno jakaś chemia, tam muszą być dodane jakieś dodatkowe składniki. To może zacznijmy od tego, jak byś oddzielił adaptogeny, powiedzmy, nie wiem, takie naturalne, powiedzmy, nie wiem, pijesz herbatę z melisą, tak, czyli herbatę, która zawiera melisę, a na przykład spożywasz melisę w formie kapsułkowanej. I teraz jak byś się do tego odniósł? Dobra, znaczy to jest bardzo dobre pytanie, bo tu faktycznie wiele osób nie do końca rozumie, jak cały proces powstawania suplementu, tak? Więc jakby w momencie, kiedy bierzemy sobie herbatę z melisą, to w tej saszetce mamy najczęściej albo starty korzeń, w melisie to będą liście melisy, które będą po prostu sproszkowane, nie? Czyli jakby liście, które są zebrane, one są sproszkowane, zamknięte i my je sobie zaparzamy, tak? Tak samo jak z herbatą, czyli wysuszone i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w momencie, kiedy bierzemy sobie suplement i teraz mamy dwie opcje, tak? Pierwsza opcja jest taka, że bierzemy po prostu opcję znowu sproszkowanej formy, tak? Czyli na przykład korzeń ashwagandy, który jest wysuszony, sproszkowany i zamknięty w kapsułce, tak? No i wtedy jakby to jest forma, która jest bardzo nieekonomiczna dla nas, dla osób, które to biorą, bo musimy zwrócić uwagę na ilość składników aktywnych, które znajdują się, tak? I teraz jeżeli my bierzemy formę sproszkowanego korzenia, to tych składników aktywnych w gramie jest mało, nie? I teraz oczywiście producenci poszli dalej, więc zaczęli tworzyć pewnego rodzaju ekstrakty. Ekstrakt to znaczy, że to jest jakby forma wzmocniona, to dalej jest opcja naturalna, natomiast wyciągamy z tej rośliny te rzeczy, które nas interesują, tak? Czyli tak jak na przykład z ashwagandą, zależy nam na tym, żeby była duża zawartość witanoidów, czyli składników aktywnych witamin ospałej, czyli ashwagandy, nie? No i producenci wyciągają z na przykład właśnie z liści, z korzenia dokładnie te składniki aktywne w pewnej formie, tak? I zamykają je w kapsułce. Więc nadal mamy naturalny produkt, natomiast mamy produkt, który jest, z którego jest ekstrakt zrobiony, tak? Czyli mamy te rzeczy, które nas interesują i realnie te, które działają właśnie w kontekście badań naukowych, czyli to, na czym się skupiają naukowcy, tak? Jak na przykład witanoidy A działają na ludzki organizm, tak? Czy jak na przykład rozawiny z różańca górskiego działają na ludzki organizm, nie? Czyli mamy to, co jest jakby najlepsze, zamknięte w tej rośliny, zamknięte w kapsułce. To nadal jest produkt pochodzenia naturalnego, to dalej jest naturalne, czyli to nie jest opcja tego, że ktoś stworzył jakby coś podobnego do tego, nie? Czyli mamy ekstrakt powstały chemicznie, sztucznie z bardzo podobnymi wiązaniami. Nie, to jest po prostu to, co najlepsze jest zamknięte w roślince, wyciągnięte, zakapsułkowane i przekazane nam, żebyśmy mogli realnie łykać sobie jedną kapsułkę, tak, a nie na przykład 50 gram prochu, tak, wiesz, no jeżeli ktokolwiek z naszych słuchaczy i widzów wąchał kiedyś ashwagandę albo sproszkowany korzeń ashwagandy, no to on nie pachnie za dobrze, tak, wiesz, ashwaganda jest pochodzenia typowo indyjskiego, to jest ta medycyna indyjska, no i tam nawet, wiesz, w takich opracowaniach można znaleźć, że ona się nazywa ashwagandą, bo ma taki zapach końskiego moczu, dosłownie, nie, no to wiesz, no to nie jest nic sympatycznego, żeby spożywać takie coś na zasadzie zdrowe, tak, więc dla nas dużo lepiej i dużo łatwiej i dużo przyjemniej jest wybrać po prostu formę ekstraktu, tak? Raz, że jest to ekonomiczne, bo mamy to, co jest dobre, to, co jest potrzebne i to jest zamknięte w kapsułce, a dwa, że pozbywamy się tych wszystkich negatywnych rzeczy związanych z tym, że coś jest niedobre, niesmaczne, że musimy tego dużo zjeść i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
Rozumiem, rozumiem. To wydaje mi się, że każdy tutaj raczej zrozumiał to, co przekazałeś. I teraz tak, jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało piszcie i pod koniec postaram się przedstawić te najbardziej, że tak powiem, trafione, bo widzę, że tu już Mariusz Boszman nas zaczyna zasypywać, a Mariusz jak się rozkręci, to ciężko będzie go wyhamować. A powiedz mi, jeżeli chodzi o takie adaptogeny, to, co mówię o badania, a to, co mówię o praktyka, na przykład na twoich klientach, na twoich pacjentach, których prowadzisz, czy też zawodnikach. Powiedz mi takie, jakbyś miał top 3 wymienić z adaptogenów takich teoria vs praktyka, co się nie zgadza z teorii, a co działa w praktyce. Wiesz co, jakby tutaj jednym z takich elementów jest astragalus. Co prawda coraz więcej tych badań nad astragalusem mamy, natomiast to jest dla mnie jeden z takich adaptogenów, że jeżeli o dziwo, mógłbym wybrać jeden adaptogen, który zabrałbym ze sobą na bezludną wyspę, to właśnie byłby astragalus, ze względu na taki bardzo szeroki spektrum działania na ludzki organizm, od zdrowia, po wydolność i tak dalej, i tak dalej. Tutaj wspomniany właśnie widzę w komentarzach kordyceps, o dziwo, ponieważ badania realnie nie pokazują tego, że kordyceps wpływa na wydolność tlenową i jakby to zostało już gdzieś tam mocno, mocno skrytykowane, że faktycznie możemy go olać, że on nie działa na wydolność tlenową, ale wiesz, nawet jeżeli to jest tylko i wyłącznie efekt placebo, moi zawodnicy bardzo sobie chwalą na przykład te wszystkie ekstrakty z kordycepsu przed treningiem, tak, w kontekście tej wydolności tlenowej i o dziwo, ja jestem olbrzymim fanem różańca, szczególnie około treningowo, natomiast tutaj to jest bardziej na zasadzie tak, wszystkie te rzeczy, które mi zależy, żeby różaniec robił około treningowo, są potwierdzone w badaniach, natomiast w badaniach na typu klinicznych, czyli celujemy w zbicie stanów zapalnych, jest, tak? Natomiast to jest na kowalskich, nie na sportowcach, tak? Więc jakby wiesz, drogą dedukcji, jeżeli to się sprawdziło na kowalskich, tak? Ja chcę ten sam efekt u sportowców, no to wprowadzam to u sportowców i uzyskuję ten sam efekt u sportowców na przykład, tak? Tu mam jedną z takich lepszych historii, gdzie moja podopieczna, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, Aleksandra Krzemieniecka, ona jest zawodniczką olimpijską, taekwondo olimpijskiego, na obozach przygotowawczych miała bardzo dużą intensyfikację treningów i u zawodników, którzy razem z nią trenowali kinaza kretynowa, czyli jeden z markerów zmęczenia mięśniowego, ogólnie zmęczenia organizmu, u wszystkich był wywalonych, a ona stosując duże dawki różańca miała cały czas pięknie w normie, tak? Czyli ona codziennie tą kinazę kreatynową utylizowała. No i jakby znowu, w badaniach na Kowalskich widzimy, że działa przeciwzapalnie i tak dalej, natomiast nikt nie wziął dużej grupy sportowców i nie przebadał, jak to działa na przykład na faktycznie zbicie tej kinazy kreatynowej. Więc to są takie trzy rzeczy. Dla mnie astragalus, realnie kordyceps, którego ja sobie chwalę przy pracy w sportach siłowo-wytrzymałościowych, jak na przykład sztuki walki czy crossfit, i wspomniany różaniec. To są takie moje top 3, na których ja pracuję. Super, super, super. To słuchaj, jak już poleciliśmy z tym kordycepsem, to już polećmy z pytaniem Mariusza, bo Mariusz na pewno siedzi i się niepokoi. Czyli pytanko od Mariusza. Co sądzisz o kordycepsie pod kątem podkręcenia wytrzymałości, suple typu PIK O2? Czy rozpisujesz to u swoich zawodników? Tak, znaczy oczywiście ten kordyceps się znajduje często, natomiast tu was zaskoczę i uważam, że jest dużo więcej lepszych suplementów na pikowanie O2 i na wzrost wytrzymałości niż kordyceps, tak? I tutaj wiesz, ja absolutnie zawsze wracam do takich podstaw, zanim tu już wychodzą ze sfery adaptogenów, nie? To jest stricte kreatyna, beta-alanina, ariuna, czyli ariuna już wchodzi w adaptogeny, tak? I wspomniany wcześniej różeniec. I to spokojnie wystarczy. Tu nie musimy się bawić wtedy kordycepsem, tak? Wiesz, ja zawsze zaznaczam to u swoich zawodników, że jakby tworzymy sobie taką listę rzeczy, która jest must have, nie? Czyli w mojej ocenie to są rzeczy, które musisz mieć, na które musisz wydać pieniądze, tak? I teraz, jeżeli masz ekstra gotówkę, to kordyceps jest tym elementem, na którym można tą ekstra gotówkę wydać, tak? Natomiast jeżeli nie masz tej ekstra gotówki i musimy wybrać pomiędzy suplem A a suplem B, to realnie wolę, żebyś brał ariunę niż kordyceps na przykład, tak? Albo żebyś nawet brał kreatynę niż kordyceps, bo nawet w kontekście piku O2 to będzie dalej lepszy i dużo bardziej sprawdzony wybór niż kordyceps, ale masz ekstra gotówkę, chcesz pracować na te 5-10% więcej, tak? No bo umówmy się, że u zawodników, którzy na przykład zarabiają na sporcie olbrzymie pieniądze, to te 5%, które teoretycznie możemy wygenerować, żeby był lepszy, no to dla niego to już jest dużo, tak? Bo to wiesz, na 100 metrach może być 0,2-0,3 sekundy, czyli dwie pozycje do góry, tak?
Więc wtedy tak. Natomiast jeżeli ktoś nie ma ekstra gotówki, to staram się wtedy tego nie używać, bo są adaptogeny, które są dużo bardziej sprawdzone w tym wypadku. Rozumiem, rozumiem. Super. Dobra, mam nadzieję, że tutaj Mariusz spełniony. Chociaż znając życie i Mariusza, to Mariusz na pewno kordyceps traktuje jak ty kreatynę, a cała reszta idzie wyżej. Ale skupmy się bardziej na takich, powiedzmy, zwykłych ludziach, którzy, powiedzmy, ocierają się teraz o lekko, delikatnie mówiąc, o depresję i chcieliby zacząć stosować jakiś adaptogen, tak? Dużo słyszeli, każdy o tym mówi, nie wiedzą, co wybrać. No i co tak naprawdę byś polecił, tak jak twoim zdaniem, od czego należy zacząć, tak? Bo wszyscy zaczynają od ashwagandy z racji tego, że, znaczy wszyscy, może inaczej, ja każdemu polecam ashwagandę, bo to jest jedyny suplement, który każdy zna na tyle, że nie ma problemu ze sprzedażą tego typu produktu, bo każdy gdzieś tam o nim słyszał, ale tak naprawdę nikt nie wie, co to jest, nie? Co byś polecił, nie? Przykładowo ktoś siedzi w domu już trzeci miesiąc pod rząd, no i co teraz dalej zrobić? Dobra, i tutaj musimy sobie właśnie odpowiedzieć na dwie bardzo ważne kwestie. I teraz kwestią numer jeden, bo to jest bardzo trudny i często mylony problem, tak? Mhm. Musimy sobie odpowiedzieć, czy twój kortyzol, czy ty czujesz się bardzo znerwicowany, czy wręcz przeciwnie, już tyle miałeś nerwów, że czujesz się bardzo zmęczony, nie? I teraz w zależności od tego, gdzie jesteś, gdzie upatrujesz siebie, nie? Czy upatrujesz siebie w tym, że jesteś teraz w szczycie swojego wywalenia kortyzolu, nerwów i potrzebujesz czegoś, co będzie obniżać, czy już jesteś na tyle zmęczony, że potrzebujesz się delikatnie przystymulować, będziemy mieli dwa środki do wyboru. I teraz ashwagandha jest tym środkiem, który realnie powinien być stosowany u osób, które znajdują się w szczycie swojego, w szczycie swoich jakby nerwów, tak? Czyli jakby... Czyli jak ja dostaję rozliczenie z VAT-u i biorę 6 kapsułek, to jest OK. Tak, no to jest dokładnie ten moment, kiedy ona się będzie nadawała, nie? Bo wtedy nie chcemy, żeby cię coś jeszcze stymulowało, bo pójdziesz i ich spalisz, nie? Więc wtedy chcemy cię po prostu wyciszyć, tak? No to wtedy ashwa jest dobrym wyborem. Natomiast jak mamy kogoś, to na przykład jest przeorany, czyli zakładam, jest na tyle zmęczony całą sytuacją covidową, lockdownami, pracą i wszystkim i na przykład, wiesz, to trwa już... No, lockdown będzie trwał mniej więcej rok, tak? I od tego roku generalnie on cały czas jest zestresowany, to dużo lepszym będzie, wyborem będzie różeniec, nie? Bo jakby wiesz, nasze ciało też ma pewien limit produkcji kortyzolu. Ono nie jest w stanie ci, znaczy inaczej, nie ma tego limitu, natomiast żeby wyprodukować ten kortyzol, będzie ci zawierała inne rzeczy, tak? I teraz wiesz, popatrzymy sobie na ludzi, którzy na przykład działają pod presją świetnie, są nakręceni, robią, działają, osiągają, tak? Wtedy mamy moment, w którym nasze ciało produkuje bardzo dużo dopaminy i noradrenaliny i nas nakręca, nie? Natomiast żebyśmy uzyskali tą dopaminę i noradrenalinę, to nasze ciało musi wykorzystać wiele innych czynników, nie? I teraz jeżeli nasze ciało, strzelam, przez pół roku, przez całą sytuację covidową cały czas nakręca tą produkcję tych rzeczy, no to wiele elementów naszego ciała cierpi, nie? I w pewnym momencie dochodzimy do sytuacji, w której zamiast mieć wysoki, dużo kortyzolu, go jest mało i my się stajemy zmęczeni, nic nam się nie chce, jesteśmy ospali, nie mamy motywacji do działania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I wtedy rozwiązaniem jest różeniec, który będzie stymulował jakby produkcję kortyzolu poprzez działanie na CRH, czyli jeden jakby z prekursorów kortyzolu, to co stymuluje układ nerwowy do pracy, nie? Bo my nie chcemy się wyciszać w momencie, kiedy już nie mamy na czym pracować, tak? Bo jak mamy kortyzol nisko i jeszcze wrzucimy sobie ashwę, która go tam zbije do podłogi, to generalnie skończymy, wiesz, w opcji Al-Bandi, kanapa, pilot i... Marek, a powiedz mi, bo to jest taka bardzo cienka granica, o czym mówisz i bardzo jest trudno to, że tak powiem, odróżnić jedno od drugiego bez tak naprawdę badań krwi. A jak można było to zrobić na takiej, nie wiem, czy są jakieś testy takie domownicze, gdzie można było sprawdzić, czy jesteś na tym etapie, czy już jesteś na tym drugim? Znaczy, wiesz, no tu najprostsze na świecie badanie to jest kupienie dwóch produktów i sprawdzenie swojej reakcji na te dwa produkty, tak? I teraz opcja w momencie, kiedy masz na przykład wywalony kortyzol i rzucisz sobie różeńca jeszcze z rana, żeby dowalić się jeszcze mocniej, żeby się stymulować, to spowoduje, że będziesz odczuwał takie rzeczy jak zdenerwowanie, irytacja, nadmierne pobudzenie, będziesz czuł się, wiesz, przystymulowany, jakbyś wypił jedną kawę za dużo, tak? Natomiast w drugą stronę, jeżeli na przykład wrzucisz ashwagandę, to wtedy realnie będziesz czuł właśnie, że wchodzi w tą strefę zombie, nie? Czyli jakby twoje zmęczenie, które miało ustępować poprzez zastosowanie ashwagandy, będzie się nasilało, czyli ty będziesz jeszcze bardziej zmęczony, będzie ci się jeszcze bardziej chciało spać, jeszcze będziesz bardziej niezmotywowany, tak? Więc jakby
tutaj to jest ta kwestia, którą niestety trzeba zweryfikować, jeżeli nie robimy diagnostyki oczywiście, to jest ta kwestia, którą musimy zweryfikować sobie trochę bardziej na zasadzie, trzeba przetestować produkt A i produkt B. Być może się okaże, że na przykład jesteś typem, który potrzebuje wieczorem produktu A po to, żeby cię wyłączyć, tak? Czyli żeby zbić kortyzol, a z kolei rano, żeby się przystymulować, tak? Bo też musimy wziąć pod uwagę osoby, które na przykład mają odwrócony rytm dobowy, nie? Że wiesz, rano kortyzol jest w podłodze, a im dalej w dzień on się bardziej podnosi. Nagle się okazuje, że mamy typy, która godzina 24, a oni dopiero są odpaleni, że oni dopiero są, wiesz, w tej sferze kreatywności, pobudzenia, funkcjonowania, tak? A on z kolei chciałby być rano wyspany, bo musi dzieciaki zawieźć do szkoły czy do przedszkola, tak? Czy cokolwiek, nie? No to wtedy musimy sobie to rozgraniczyć, tak? Więc będziemy mieli trzy typy osób. Osoby A, czyli te, które mają za dużo kortyzolu i wbijamy im aszwę, żeby je wyluzować. Osoby B, które mają za mało i musimy stymulować produkcję, między innymi poprzez podanie różeńca. I osoby C, które będą potrzebowały rano zastrzyku energii i do południa ładować różeńca, a potem od południa ładować aszwę, żeby się wyluzować. Rozumiem. Kurde, ale teraz powiem ci, że pojechałeś grubo, bardzo mi się podoba. Mamy pytanie od Anny Jasman. Gorzej z tymi osobami, które pracują w nocy, a w dzień śpią. No to właśnie tutaj to, co Marek powiedział o odwróconym, do odwróconej dobie kortyzolowej, to będzie dokładnie to samo, bo ta osoba, która nawet jeżeli nie pracuje w nocy, to i tak ona tak naprawdę nie śpi w nocy. Ale z reguły później rano jest zderzenie z czołgiem na zasadzie, że musi wstać, odwieźć dzieci, a tu organizm, że tak powiem, jest wyłączony. Dobrze mówię, Marek? Tak, jasne, wiesz, no jakby jeszcze pół biedy w momencie, kiedy jakby ten rytm dobowy staje się w ten sposób, że jakby te nocki są zawsze, nie? Czyli jakby mamy osobę, która pracuje tylko w jednym trybie rytmu dobowego, tak? To wtedy jeszcze jest pół biedy, bo jesteśmy sobie w stanie trochę z tego powyciągać. Natomiast w momencie, kiedy mamy na przykład system trzyzmianowy i z tygodnia na tydzień ta zmiana się zmienia i musimy reagować, to wtedy organizm faktycznie dostaje takiego kolokwialnego fisia, nie? Czyli jest zakręcony, nie wie, co się dzieje, nie? Natomiast to jesteśmy w stanie modulować, jesteśmy w stanie na tym pracować, trzeba bardzo dużo rzeczy i czasu poświęcić na to, żeby obserwować swoje ciało i zastosować odpowiednie protokoły suplementacyjne. Natomiast wtedy realnie, jeżeli mamy tą osobę, która tylko pracuje na noc i nie śpi w nocy, tak, no to wtedy wiesz, robimy tak, że w momencie, kiedy ona na przykład kończy pracę o 6 i o 7 planuje jej spać, no to wtedy na przykład o 3-4 zaczyna sobie już suplementować aszwę, żeby ją wyciszać, żeby zbijać ten kortyzol do podłogi. Natomiast jeżeli wstaje o 15, tak, i już zaczyna szykować się do pracy, to wtedy może wrzucić różeńca, żeby się nakręcić, żeby się rozbudzić, tak? Wtedy to jest taki protokół, wiesz, bezpieczny, nie? Natomiast realnie, no ja zawsze zaznaczam, jeżeli ktokolwiek ma wybór, ja wiem, że w dzisiejszych czasach trudno z tym wyborem, żeby nie pracować w systemie nocnym, to jest jedno z najlepszych rozwiązań, bo te systemy nocne są realnie zabójstwem dla ciała, mózgu, organizmu i dla wszystkiego, co byśmy nie chcieli sobie wybrać. Tu fajny przykład, akurat Łukasz Kwiatkowski odezwał się, no właśnie cały ja. Powiem ci, że z Łukaszem akurat pracujemy już chyba od 2 lat, żeby się wbić w ten, bo on ma system trzyzmianowy, żeby się wbić w ten system i powiem ci, że to jest po prostu, jakby w pewnym momencie jest ciężko wyjść z tego, bo później się wkręcasz w taki kołowrotek, tak, tu rodiola, tu auszwa, tu modafinil, tam wrzucisz Red Bulla, żeby jeszcze, wiesz, trochę się przystymulować, bo organizm już nie daje rady, zwłaszcza jeżeli osoba pracuje 6-7 dni w tygodniu, no i powiem ci, że doszliśmy do takiego momentu, że Łukasz aż w pewnym momencie się zaczął wyłączać, nie, w sensie, że usiadał na kanapie i zwarcie, nie. Ja mówię, że Łukasz, no po prostu nic się nie da z tym zrobić, trzeba po prostu dać organizmowi odpocząć. Także no po prostu czasami trzeba słuchać organizmu i też nie ma co go zajeżdżać, nie? A tutaj tak, właśnie... Ja sobie pozwolę jeszcze dodać, że no w związku z tym, że ja teraz mieszkam w Zgorzelcu, który jest na granicy z Niemcami, to bardzo dużo klientów, których przyjmuję stacjonarnie w Zgorzelcu, też pracuje w systemie trzyzmianowym, czyli wiesz, no są tak jak mówisz, że na przykład tydzień po tygodniu, ale mam też takich, którzy pracują 2 dni tak, 2 dni tak, 2 dni tak, że to ciało nawet nie ma czasu, żeby zrobić sobie porządny switch, tak? Więc jakby... Tak. To jest to jeszcze w momencie, kiedy mamy 5 dni tak, 5 dni tak, 5 dni tak, to faktycznie wiesz, masz 2 dni na to, żeby się ciało zaadaptowało, tak? I on 3 dnia już wie, aha, dobra, tak, aha, tak, aha, tak. Ale jak ktoś pracuje w systemie dwójkowym, że za 2 dni mu się zmienia, na przykład 2 dni tak, 2 dni tak, 2 dni tak, 2 dni wolnego, to jest masakra. To jest już rozgardiasz hormon, bo tutaj tak jak wspomniałeś, możesz to zrobić suplementami, ale do pewnego momentu. W pewnym momencie po prostu on usiądzie na kanapie i będzie pstryk, tak? Wiesz. I się wyłączy, nie?
No nasze ciało niestety, znaczy inaczej, my w pewnym momencie bez względu na to, czy będziemy stosowali najlepsze adaptogeny na świecie, tak? Czy sami pojedziemy, wiesz, na stepy syberyjskie, zrywać sobie tego cytryńca i gotować sobie z niego wywary panoramiksa, to w pewnym momencie i tak nasze ciało powie tak, ty głupi, siadaj na kanapie i przez tydzień śpisz i nie robisz absolutnie nic, tak? Wiesz, i to też widzowie muszą zrozumieć, że adaptogeny do pewnego momentu będą wsparciem, a po pewnym momencie, po przekroczeniu pewnej granicy, będą tylko maskowaniem problemu, nie? Czyli na zasadzie, wiesz, nie działa ci reflektor, no to sobie go wyjmiesz, tak? I założysz sobie, wiesz, żarówkę, która ci będzie dyndać. Potem się wyłączy następny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? Rozumiem, no, a wydaje mi się, że właśnie, zwłaszcza w UK, bardzo dużo osób leci takimi zestawami, że tak powiem, adaptogeny łącząc z nootropikami, żeby, że tak powiem, mocno nie wystrzeliło, ale żeby jeszcze przeżyć następny dzień, no bo trzeba tak iść do pracy i się ogarnąć. Tutaj jeszcze właśnie Ewelina dodała komentarz, dlatego Aszwa wieczorem pobudza i nie mogę spać. To jest właśnie do twojej poprzedniej wypowiedzi, co mówię, że właśnie, że trzeba stosować i że tak powiem, oddzielać produkty i sprawdzać, co działa na ciebie, tak? Bo dużo też mamy przypadków, gdzie ludzie mówią, że po aszwagandzie nie mogą zasypiać, nie? Że ich pobudza. No. Jak najbardziej to jest bardzo częsta sytuacja, wiesz, działa dwustronnie, nie? Czyli właśnie albo na przykład ktoś to wrzuci aszwę rano, nagle robi się super mega senny, albo ktoś to wrzuci wieczorem, nagle czuje się wystrzelony, nie? Wiesz, ta granica pomiędzy poziomem kortyzolu, który działa na nas pozytywnie, a działa na nas negatywnie, też jest bardzo cienka, tak? I tu jest opcja taka, jeżeli aszwa na ciebie działa niekorzystnie, no to w takim układzie wyrzucasz aszwagandę, a zaczynasz działać na rzeczy, które stricte bardzo delikatnie pobudzają twój układ GABA-nergiczny, nie? Czyli wprowadzasz sobie waleriankę, wprowadzasz sobie chmiel, wprowadzasz sobie jakąś melatoninkę, tak? I działasz sobie realnie, wiesz, na zaciągnięcie hamulca ręcznego, ale nie poprzez ingerencję w układ nerwowy, nie? Tylko wiesz, to jest tak na zasadzie tak, układ nerwowy jest twoim takim hamulcem, którym pracujesz sam, tak? Czyli wiesz, ktoś cię zdenerwował, no to możesz nacisnąć sobie pedał hamulca poprzez zastosowanie adaptogenów i wyciszenie układu nerwowego. A układ GABA-nergiczny to jest na zasadzie wrzucenia ręcznego, nie? Czyli mimo tego, że układ nerwowy ci wali, ty zaciągasz ręczny i jego rolą jest to, żeby cię wyłączyć, nie? No to wtedy właśnie nie celujesz w to, co ma działać na układ nerwowy stricte, tylko celujesz w to, co będzie działało sobie na neuroprzekaźniki, takie właśnie jak wywalenie serotoniny, jak zmniejszenie dopaminy, czy wywalenie GABY, czyli tu właśnie waleriana, chmiel, wspomniane wcześniej zembrin. No melatonina nie jest adaptogenem, bo tak jak wspomnieliśmy, no nie spełnia tego głównego warunku, bo nie jest pochodzenia naturalnego, tak? Bo raczej no nie spotykamy się z produkcją melatoniny w takim kontekście, że wycinamy komuś szyszynkę i wyciągamy z niego melatoninę i zamykamy w kapsułkę, nie? Więc, no, w kraju. więc realnie... Realnie melatonina nie, natomiast to też jest taki element, który mocno będzie pomagał w tym kontekście, tak? Ale tu aszwa i różaniec to są dwa, mogę śmiało powiedzieć, że bardzo dobrze przebadane adaptogeny, które realnie działają na pewno, natomiast to są też dwa, które jeżeli są niestosowane umiejętnie, mogą narobić trochę embarazu, tak? Bo znowu, jeżeli będziemy stosować różańca w momencie, kiedy mamy wywalony kortyzol, to będziemy mieli wrażenie, że on działa na nas jeszcze, wiesz, jak dodatkowa bomba z opóźnionym zapłonem, nie? Czyli jesteśmy jeszcze bardziej źli, jeszcze bardziej nakręceni, tak? Natomiast znowu aszwę, tak jak wspomniałem, jak ten kortyzol będzie w podłodze i my jesteśmy rano zmuleni i potrzebujemy 4 kaw, żeby się obudzić i wrzucimy sobie aszwę, no to będziemy potrzebowali 8 kaw, żeby się obudzić, a nie 4, tak? Tak, ale co zauważyłem, na przykład dużo ludzi na przykład stosuje, powiedzmy, bardzo dużo ilości adaptogenów, łączy 3-4 na wieczór, do tego z 5 mg melatoniny, no i później wrzucamy 300 mg kofeiny, żeby się obudzić rano, co jest też, no nie jest fajne dla organizmu na pewno, nie? I to, absolutnie. Zauważyłem, że jest nawet to się zrobiło takie normalne, nie? Nie, wiesz, no to ja to zawsze zwracam uwagę na to, że w momencie, kiedy wprowadzamy adaptogen, to zawsze robisz, wiesz, jakby jeden naraz, nie? Wprowadzasz jeden, dajesz sobie 3-4 dni na obserwację samopoczucia i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli jest w porządku, to wprowadzasz następny. Natomiast, wiesz, nagle, i to tak jak wspomniałeś, ja mam takie przypadki, które wysyłają mi taką listę suplementacji, bo się naczytali, naoglądali i stosują i nagle widzę, że ktoś ma tak, na noc aszwę, na noc gabę, na noc walerianę, na noc chmiel, na noc CBD, na noc coś, i ja, wiesz, i ja mówię, dobra, ja mówię, okej,
ale jak ty rano wstajesz? No mam 7 budzików. Ja mówię, ile? 7 budzików. Ja mówię, no nie, no to jest bez sensu, bo to wiesz, to nie może być tak, że ty generalnie spędzasz całą noc w REM-ie, tak? Bo twoje ciało też się nie zregeneruje, tak? Absolutnie. Więc tutaj musimy wybrać sobie te rzeczy, które potrzebujemy i obserwować, tak? Czyli znowu, tutaj ktoś pytał o CBD. Wprowadzasz CBD, wrzucasz sobie jedną, dwie, trzy kropelki i obserwujesz, co się dzieje, tak? No i teraz tak, jeżeli to na ciebie działa, jeżeli widzisz, że twoja regeneracja się poprawia, jeżeli śpisz lepiej, to już nie szukasz kolejnej rzeczy, żeby poprawić coś, co jest dobre, nie? Bo lepsze jest wrogiem dobrego, a niekoniecznie lepsze będzie powodowało, że będzie lepiej, tak? No ja jakby opisuję bardzo często, ja korzystam z łupa i opisuję sobie, jak ten łup funkcjonuje i wiesz, to jest fenomenalne, kiedy ja wprowadzam suplement i nagle widzę, aha, dobra, deep sleep 20 minut więcej, tak? Czyli wiem, że mogę go używać, tak? Albo nagle się okazuje, że wstaję rano zamulony i porównuję sobie REM, tak? Fazę REM w porównaniu przed zastosowaniem danego suplementu, a po wprowadzeniu się okazuje, że mam tego REM-u pół godziny więcej. Ja rano wstaję, wiesz, w trybie zombie, bo mój mózg pracował w REM-ie, wiesz, kodował informacje i tak dalej, i tak dalej. No i to wtedy wiem, że mogę sobie ten suplement wyrzucić, tak? Albo on działa na mnie źle, albo stymuluje REM, tak? Więc w momencie, kiedy zobaczę, że moje życie powoduje, że mam mniej REM, mogę sobie go dorzucić, nie? Więc... Możesz jeszcze raz powtórzyć nazwę tego urządzenia, tak żeby każdy, bo na pewno będziemy zasypiwani pytaniami odnośnie, co to jest, nie? WHOOP. Jest WHOOP. 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 To jest coś podobnego do Oury, natomiast ja tej Oury Ring, tej, czyli tego pierścionka, nigdy nie nosiłem, nie korzystałem, więc trudno mi się wypowiedzieć na ten temat. Ale tak jak mówię, jeżeli chodzi o samego łupa, to w kontekście prowadzenia suplementacji mi to potwierdza to, co ja robię intuicyjnie, czyli jeżeli wprowadzam suplement, jeden na raz, po to, żeby zweryfikować, co się dzieje z moim ciałem i jak ja na niego zareaguję, tak? Wiesz, był taki moment, w którym ja się wybudzałem w nocy i nagle się okazało, że ja wieczorem mam 7 suplementów, które mają wprowadzić mnie w REM, nie? I nagle okazało się, że zapadałem tak głęboko w ten REM, że generalnie wybudzałem się zestresowany, bo mój mózg działa na takich obrotach, nie? Więc ja wiesz... Właśnie. Jeszcze raz? To ja wtedy biorę magnes i dalej... I dalej spać, nie? Wiesz, to są takie rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę. Zawsze wprowadzamy sobie jeden adaptogen, tak? I w momencie, kiedy chcemy kupić jakieś różne adaptogeny, to patrzymy, na co one realnie działają. Który jest na układ nerwowy, który jest na neuroprzekaźniki, który jest na samopoczucie, który jest na przykład układ immunologiczny, nie? Bo każdy realnie będzie po części wpływał na układ nerwowy, ale intensywność wpływu na ten układ nerwowy będzie zupełnie różna, tak? Bo aszwa i różaniec będą mocno wpływały na układ nerwowy, tak? Ale na przykład astragalus, tak? Czy cordyceps? Już nie. To już są, wiesz, jakiś tam mały element, w pewnym sensie coś tam się będzie działo, natomiast to nie będzie główny cel stosowania na przykład wspomnianego astragalusa. To nie jest twój główny cel, żeby działać na układ nerwowy, nie? Więc wiesz, to jest tak na zasadzie, że najprostsze porównanie. Kupujesz sobie kreatynę mono, HCL i japczan i rano bierzesz mono, po południu bierzesz HCL, a na noc bierzesz japczan, tak? Suma summarum, ładujesz 30 gram kreatyny, kończysz ze straczką na kiblu, nic nie jest lepiej, ale bierzesz, bo generalnie tak jest fajnie, bo to są trzy różne kreatyny, nie? Znaczy, wiecie co, wydaje mi się, że też bardzo dużo, po prostu o tym się, nie mówi się tak mocno o adaptogenach. Produkty są też nie do końca przebadane, tak? Część jest przebadana na Kowalskich, druga część na sportowcach i z tym też bierze się to, że dużo ludzi miesza, powiedzmy 5-7 produktów razem, żeby było lepiej, bo wiesz, sam na sobie widzę, wiesz, to powiedziałeś, to wbicie się w to fazę REM, że aż wybudzasz się zestresowany, to wiesz, ja czasami na prepie mam tak, że chodzę spać o pierwszej, budzę się 15 po drugiej, jestem fresh, no i wtedy biorę magnes i idę spać i jeszcze z 2 godziny mi się uda, nie? Ale do czego zmierzam? Znam też dużo właścicieli firm, którzy stosują tak dużo z racji tego, że po prostu bez tego nie są w stanie funkcjonować, nie? I tutaj właśnie mam fajne pytanie, tutaj Wojciech Tabiś zadał, czy adaptogeny zbijające kortyzol mogą wpłynąć na prawo zasypiania, jakość snu, czy musimy szukać rozwiązania w innym miejscu? Mhm. Ja przede wszystkim Wojtka serdecznie pozdrawiam, bo to mój przyjaciel, także dziękuję Ci, że jesteś z nami. Tak, znaczy wiesz, to jest to, co powiedzieliśmy sobie, nie? Że w momencie, kiedy jesteśmy w sytuacji, że ten kortyzol jest na przykład w podłodze, tak? I my go jeszcze dobijamy, nie? Czyli jakby chcemy go jeszcze zabić, to może być sytuacja, w której nasze ciało nie będzie w stanie wejść w spokojny sen, nie? Bo wiesz, znowu
za mało czynników, które wpływają, stymulują twój układ nerwowy, tak, będą działały na ciebie tak, że ty możesz mieć odczucie na przykład biegu myśli, nie? Bo ty wyłączyłeś układ nerwowy, tak, ale z kolei w głowie dopamina dalej wali, nie? Czyli jakby wiesz, kładziesz się, jesteś zmęczony, odczuwasz wszystkie objawy fizycznego zmęczenia, kładziesz poduchę, a masz na przykład, wiesz, bieg myśli, tak? Bo twoja głowa się nie wyłączyła, bo wiesz, układ nerwowy jest połączony z twoją głową, natomiast to jest na zasadzie dwóch wtyczek, które gdzieś tam masz sobie połączone, nie? Układ nerwowy będzie wpływał na twoją głowę, twoja głowa będzie wpływała na twój układ nerwowy i ty stwierdziłeś tak, wbijasz sobie X adaptogenów, wyciągasz wtyczkę z układu nerwowego, czyli on się wyłącza, nie? Natomiast ten, który jest tutaj wbity, on dalej pracuje, tak? I teraz wiesz, jesteś zmęczony, kładziesz się, ale dopamina, która jest wywalona, ona dalej cię stymuluje, czyli twój mózg cały czas pracuje. I znowu wracam do tego, co mówiłem, tak? Że realnie musisz wyciągnąć dwie wtyczki, tak? Albo na przykład tą jedną wtyczkę zostawić w spokoju, absolutnie jej nie ruszać, bo ona nie jest twoim problemem. Czyli na przykład twoim problemem nie jest układ nerwowy, tylko twoim problemem jest to, co się dzieje z twoimi neuroprzekaźnikami, nie? I wtedy lepiej jest zainwestować w te rzeczy, które właśnie zbijają GABę, tak? Czyli na przykład to, znaczy jakby stymulują GABę, a zbijają dopaminę i powodują, że ty robisz taki wyluzowany, nie? Czyli właśnie wspomniane CBD, właśnie wspomniana waleriana, wspomniany chmiel, czy ta melatonina, o której tam mówiliśmy, tak? Po to, żeby wyciszyć mózg, bo to jest bardzo często, to się nazywa tak dosyć ładnie tired but wired, czyli jestem zmęczony, ale nadal jestem podłączony, tak? I realnie nie zawsze kortyzol jest problemem, bo my o kortyzolu mamy taką tendencję do mówienia, że on jest zły, w ogóle trzeba go zbijać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast absolutnie, główną rolą kortyzolu jest działanie na układ immunologiczny. Tak? Czyli jakby jeżeli nie ma kortyzolu, to twój układ immunologiczny nie pracuje. A przy okazji to jest czynnik, który wpływa na układ walcz-uciekaj, tak? Czyli sytuacja, w której w momencie, kiedy stajesz przed sytuacją zagrożenia, to twoje ciało staje się responsywne, nie? Czyli ty wiesz, działasz na zasadzie, że jest zagrożenie, reagujesz, tak? Czyli jakby tak podsumować twoją wypowiedź dla zwykłego Kowalskiego, który, że tak powiem, nie za bardzo wnika w temat, co to jest GABA i kortyzol. Po prostu nie mieszajmy za dużo. Jeżeli coś działa, to idźmy w tym kierunku. Jeżeli nie działa, to odstawmy i idźmy w zupełnie inną stronę. A powiedz mi na przykład, okej, powiedzmy, że ktoś, powiedziałeś o tych wtyczkach i powiedzmy, dobra, ktoś rzuca ashwagandę, jest wychillowany, ale dalej, że tak powiem, w głowie cały czas jest nakręcony to, o czym mówiłeś i na przykład dorzucenie w takim przypadku na przykład dużej ilości magnezu lub wspomnianego CBD już zrobi robotę? Tak, oczywiście, wiesz, magnez jest tym faktycznie mikroelementem, który realnie będzie bardzo mocno ingerował w pracę mózgu, tak? I jakby absolutnie może być tak, że na przykład połączenie aszwy z magnezem spowoduje, że zarówno i mózg, i układ nerwowy będzie, wiesz, wyciszony, tak? Czy właśnie dorzucenie na przykład dwóch kropel CBD, żeby to sobie podziałało tutaj i aszwy, żeby sobie podziałało na ten układ nerwowy, też jest super połączeniem, tak? Więc jakby tworząc połączenia, zawsze trzeba zrobić to na takiej zasadzie, że wprowadzam produkt A, trwa to tam kilka dni, wprowadzam produkt B, trwa to kilka dni i wyciągam wnioski, tak? Czy po wprowadzeniu produktu B jest lepiej, czuję się lepiej, funkcjonuję na wyższych obrotach, lepiej znoszę sytuacje stresowe i tak dalej, tak? I teraz jeżeli wiesz, po wprowadzeniu produktu B okazuje się, że rano wstajesz dużo bardziej zamulony niż przy samym produkcie A, no to realnie mamy odpowiedź, że nie jest to połączenie dla ciebie, tak? Czyli jakby nie sugerować się tym, co piszą na forach albo co działa na kolegów lub koleżanek, a iść w stronę tego, co działa na nas i wyciągać wnioski. Oczywiście, no, wszyscy jesteśmy indywidualni. Każdy z nas boryka się... Wiesz, Marek, po prostu wiesz, jakby staram się patrzeć na to, co mówisz pod tym, jak widzę, co klienci przychodzący do sklepu zażyć jakiś suplement XYZ mówią i na przykład często jest tak, że albo ta halinka wzięła i jej pomogło, nie? Ale to nie do końca znaczy, że jeżeli halinka wzięła i pomogło, to pomoże też i tobie. I teraz do czego zmierzam, żeby właśnie to, co powiedziałeś, czyli brać pod uwagę produkt A, wprowadzamy, działa fajnie, wprowadzamy produkt B, nie działa, eliminujemy, tak? Dokładnie. To jest najprostsze wytłumaczenie, dokładnie tak. I tutaj Grzegorz Galucha pyta, od jakich dawek zaczynać testować. Grzegorz, jak możesz, to weź bardziej sprecyzuj pytanie, bo teraz już omówiliśmy chyba ze 20 pozycji i ciężko będzie wrócić do której, aczkolwiek jak napiszesz, na pewno Marek odpowie.
Słuchajcie, ja mam teraz do Ciebie, Marek, pytanie. Powiedz mi, jakbyś miał ustawić top 5 adaptogenów, ale żeby nikt nie musiał wnikać w poziom GABA ani w poziom kortyzolu, tylko po prostu on chce przyjść, wziąć jeden suplement i chce czuć się dobrze, tak? Powiedzmy, jeden z pięciu, nie? To jaki byś polecił? Astragalus, schizandra, czyli cytryniec chiński, gotukola, waleriana i ewentualnie różaniec górski. Zdecydowanie, jeżeli miałbym wybierać pomiędzy bezpieczeństwem między aszwem a różańcem, to różaniec jest dla mnie dużo łatwiejszy do wyczucia. Rozumiem. Rozumiem, rozumiem. Tutaj właśnie ktoś, widzę na YouTubie, skomentował, o tym wspomniał w ostatnią niedzielę na live'ie Jakub Mauryć. Właśnie pierwsze, co bym zrobił, to bym wyrzucił telewizor, lapka, telefon przed snem. Tutaj wydaje mi się, że generalnie higiena snu, higiena życia, już nawet nie chodzi o higienę snu, bo to jest jeden z aspektów, ale cała higiena życia będzie miała na to wpływ. A z racji tego, że no jest sytuacja, jaka jest, nie mamy na nią wpływu za bardzo. Jedynie, co mamy wpływ, to na to, jak oglądamy telewizję lub czy oglądamy, czy jej nie oglądamy i jak przesiewamy informacje, które docierają do nas przez tak naprawdę cały dzień. A powiedz mi, Marek, jeżeli chodzi na przykład o to, powiedzmy, ok, mamy naturalne adaptogeny, tak? I teraz tak, mamy na przykład, nie wiem, trawkę, tak? THC, mamy też alkohol. I jak to się będzie miało jedno do drugiego, w sensie na przykład ktoś ucieka, bo stany depresyjne i już zaczyna się robić problem i ucieka albo w jedno, albo w drugie. I tutaj jak to się będzie miało na przykład adaptogeny takie naturalne, ashwagandha, a na przykład tutaj też naturalne produkty, tak, bo można tak powiedzieć, a jednak nie do końca, bo uzależniają. I teraz czy adaptogeny uzależniają, czy można je jakby odstawić i jakbyś miał porównać jedno do drugiego? Znaczy, to tak, absolutnie. Adaptogeny można odstawić w każdej chwili, bo znowu wracam do tego, co powiedzieliśmy na początku. Czyli one absolutnie nie mogą działać w żaden negatywny sposób na ludzki organizm, łącznie z tym, że nie działają uzależniająco. To jest jeden z tych elementów, który będzie skorelowany, tak? Bo tutaj znowu jest genialny dokument braci Bell, czyli tych, którzy wymyślili slingshota, Mark Bell, na temat zastępstwa dla przepraszam, nie benzodiazepin, tylko dla opioidów, jeżeli chodzi. Też naturalna substancja lecznicza. To jest liść, który nazywa się kratom, nie? No i on jest genialny, bo działa również na receptory opioidowe, ale nie uzależnia, tak? A on z kolei w całej Europie jest zbanowany, no bo jest silnym lekiem, czyli ziołem, który działa na opioidy, nie? I tak samo jest z adaptogenami, tak? Czyli jakby tak długo, jak je bierzesz, no tak długo one będą działały. Na przykład to, co jest zabawne i o czym wiele osób nie wie, to że realnie ashwagandha zaczyna działać po 3 miesiącach od brania. To nie jest tak, że ona działa od pierwszej kapsułki. Ty musisz ją brać 3 miesiące, żeby realnie zaczęła dawać te wszystkie efekty fizjologiczne dla twojego organizmu, przez bicie kortyzolu i tak dalej, a nagle, wiesz, i ja, i ty mamy klientów, którzy od pierwszej dawki mają wrażenie, że ona działa i nagle właśnie to, co mówiliśmy, albo że są zombie, albo że nie mogą spać i tak dalej, tak? Więc to znowu wracamy do tej kwestii indywidualnej. Natomiast tak, no tutaj, jeżeli chodzi o THC, to dla mnie zawsze THC realnie jest lepszym wyborem niż picie alkoholu, nie? No bo jakby, wiesz, ja nie znam nikogo osobiście, mogę oczywiście, nasi widzowie mogą znać, natomiast ja nie znam nikogo, kto realnie po tym, że pali trawkę, zrobił komuś fizyczną krzywdę, czy cokolwiek komuś zrobił, nie? Natomiast w kontekście picia alkoholu znam milion przypadków, gdzie po prostu picie alkoholu stało się tragedią tam X, Y, Z, nie? Więc jakby zdecydowanie wybrałbym THC, tak? No i są adaptogeny, które w połączeniu z THC będą dawały bardzo fajne efekty, na przykład THC plus gotukola, tak? Która będzie, wiesz, THC będzie wywalało serotoninę i GABę, a gotukola będzie starało się tam niwelować te problemy, nie? Wiesz, wyrównywać to, co gdzieś tam ta trawka psuje, tak? No oczywiście nie mówię tutaj o codziennym paleniu na zasadzie, że to jest mój rytuał, bo znowu będzie się tworzył tak zwany negative loopback, czyli jakby moje dobre samopoczucie jest skorelowane z tym, że jaram trawkę, tak? Albo moje dobre samopoczucie jest skorelowane z tym, że walę drina, nie?
To tak, natomiast tu znowu nie ma żadnych przeciwieństw do tego, żeby stosować adaptogeny zarówno przy paleniu trawy i przy piciu alkoholu, absolutnie tutaj nie ma. Oczywiście skuteczność danych substancji może być różna, czyli na przykład możemy się szybciej upijać poprzez stosowanie adaptogenów, bo będą wpływały na te wszystkie przemiany biochemiczne związane z alkoholem i tak samo na przykład niektóre adaptogeny mogą wyłączać to, że trawa działa na nas tak, jak działała na przykład sedatywnie, że stajemy się wyluzowani, albo nakręcać jakieś stany paranoiczne, więc tu musimy zwrócić uwagę, że może być tak, że jakieś zastosowanie adaptogenów będzie negatywne i będziemy mieli, wiesz, albo większy wystrzał, albo nie będziemy czuli nic, nie? Natomiast tu w kontekście stosowania adaptogenów absolutnie, możemy je odstawić z dnia na dzień, stwierdzić, że nie chcemy im brać i tam nie ma żadnej opcji, że coś się stanie, czy będziemy mieli jakiś efekt odstawienniczy, bo odstawiliśmy adaptogeny. Super, super, super. O kurde, powiem Ci, że dzisiejszego live'a trzeba będzie obejrzeć dwa razy, żeby ogarnąć tak naprawdę, bo jest co. Tutaj Grzegorz Galucha się doprecyzował, czyli od jakich dawek zaczyna testować i chodziło o Ashwagandę i różaniec. Dobra. No to tak, to realnie jeżeli chodzi o aszwę, to musimy wybrać odpowiednie ekstrakty. Tu mamy najczęściej znajdziemy 3, 6 i 7% albo 3, 5 i 7%, jeżeli chodzi o ekstrakt zawartości witanoidów. Ja zawsze zalecam, żeby sobie wystartować z najmniejszej dawki 3% i zacząć od jednej, maksymalnie dwóch kapsułek dziennie, tak? Bo tu jakby patrzymy na zawartość tych składników aktywnych, czyli tam celujemy w 12,5 mg witanoidów, tak? To wtedy mamy jakby pewność, że to jest ta dawka medyczna, która już powinna wpływać pozytywnie na nasz organizm, nie? Czyli jak policzymy sobie 3% z 500 mg, no to już tam mamy w jednej kapsułce około 15 mg tych składników aktywnych, więc jedna powinna nam realnie wystarczyć, tak? Zawsze lepiej jest zacząć z mniejszej dawki procentowo i na przykład jeżeli zobaczymy, że jedna kapsułka nie działa, wprowadzić drugą i zobaczyć, co się dzieje, tak? Bo jakby, wiesz, jeżeli wrzucimy sobie na przykład od razu siódemkę i zjemy dwie, tak? Czyli nagle się okaże, że mamy 50 mg składników aktywnych, to faktycznie, jeżeli ktoś jest bardzo wrażliwy, może odczuć wszystkie negatywne albo pozytywne skutki ashwagandy, tak? Czyli nagle go wyłączy, po prostu go odetnie, albo będzie miało zmulenie i tak dalej, tak? Więc ja bym zaczął spokojnie od 3% i jedna kapsułka 500 mg dziennie, albo rano, albo wieczorem, w zależności od tego, czy chcesz zbić kortyzol rano i czuć się lepiej, bo na przykład jesteś znerwicowany, albo się uspać. Podobnie z różańcem, przepraszam, bo różaniec się odmawia, różaniec się bierze, nie? Różaniec też 3% albo 5% na zawartość salidoryzydów i rozawin. No i też tutaj bym zaczął spokojnie od 500 mg raz, dwa razy dziennie, tak? Wiesz, dla hardkorów, jeżeli ktoś na przykład lubi, ja na przykład biorę 6 dziennie, tak? Biorę dwie rano, dwie południe, dwie po południu, tak? Bo ja się czuję po nim genialnie, tak, że te stresory, które gdzieś tam we mnie uderzają, ja ich nie odczuwam, tak? One po mnie, wiesz, dosłownie spływają, tak? No, ale na spokojnie jedna kapsułka powinna wystarczyć, bo to już jest to, co jest przebadane i co pokazuje, że daje realny efekt. Kurde, ja biorę, ci powiem, grama i nic nie czuję. A to może dlatego, że ja piję energy drinka, który ma 350 mg kofeiny i też nic nie czuję. Wiesz, może ty nie potrzebujesz właśnie wystrzelenia kortyzolu, tylko wiesz, w drugą stronę, nie? Tylko wiesz, kolega mówi, że dobre, to mówię, to też wrzucę, zobaczę, nie? Wiesz, jak to jest. No tak, tak. Tak jak legenda mówi, że dawkowanie na opakowanie jest dla producenta, a wiesz, my bierzemy trzy razy tyle, ile zaproponował, nie? Jest razy trzy, nawet jakby pisało zupełnie, wiesz, co innego. Tutaj Katarzyna Paretka zadała fajne pytanie, czy można stosować adaptogeny karmiąc piersią? No tak, nie mamy żadnych badań, które będą potwierdzały 100% bezpieczeństwo stosowania adaptogenów, tak? I ja tutaj się zawsze powołuję na kogoś, kto jeżeli chodzi o kontekst karmienia piersią jest 1000 razy lepszy ode mnie, czyli Paulina Towicz-Sandajek. I ona zawsze mówi, że trzeba do tego podejść bardzo zdroworozsądkowo i lepiej ich nie brać, tak? Ja też się pod tym podpisuję. Natomiast mam takie klientki, które biorą na przykład różeńca, czy biorą astragalusa i czują się dobrze i to karmienie piersią też wypada dobrze, dziecko nie ma żadnych objawów alergicznych, tak? Więc jakby, wiesz, no nie możemy powiedzieć, że tak lub nie, żeby ta cała odpowiedzialność społeczna nie spadła na nas, natomiast duży znak zapytania, ponieważ nie mamy badań klinicznych, które jasno mówią, że to jest bezpieczne, a w związku z tym, że mówimy o dwóch żywych organizmach i o matce i o dziecku, a szczególnie o dziecku, to raczej bym sobie odpuścił na ten okres, a popracował nad innymi rzeczami. Kurde, Marek, nasze babcie mak piły i wszystko grało. I wszystko tak. Grało, nie? Mamy następne pytanie. Słuchajcie, za chwilę będziemy dosłownie kończyć.
Tutaj Damian Piaseczny, oczywiście z grubej rury. Nootropy plus adaptogeny plusy i minusy łączenia. Trochę było na samym początku, Damian, na ten temat. Jednak może Marek w dwóch zdaniach szybko coś nam odpowie. Znaczy to, wiesz, są nutropy i są nutropy, nie? Bo jeżeli mówimy o nutropach typu racetamy, czy mówimy o nutropach typu Nopept, tak? Czy Selang Semax, no to tutaj jakby trudno, no to tu mamy jakby tą półkę delikatną, to wtedy, wiesz, mamy fajny synergistyczny efekt, tak? Żeby z tego wyciągać. Natomiast jeżeli mówimy na przykład o Moda albo o Adrafinilu, czyli o tych już grubych graczach, jeżeli chodzi o kontekst nutropowy, no to już tak, wiesz, no to jest, modafinil to jest taki testosteron dla naszego układu nerwowego, nie? Że my stajemy się na 24 godziny dużo bardziej high alertne, spobudzeni i bardziej nam się chce, nie? Natomiast każdy, kto bierze moda, to wie, że to jest po pewnym czasie ta jedna pigułka, to generalnie, wiesz, nie? I nagle się okazuje druga, trzecia, tak? I tutaj wtedy faktycznie jest dobrze bardzo mocno wspierać swój układ nerwowy do pracy, żeby hamować ten wpływ negatywny stosowania moda. Więc tak, jak minusów absolutnie nie widzę żadnych, tak? Absolutnie. Może to, że jeżeli na przykład zrobimy zbyt duży miks racetamów i rzucimy dużo gotu, to możemy być mocno wystrzeleni, tak? Natomiast realnie, jeżeli chodzi o stosowanie grubych graczy, czy to adrafinilu, czy modafinilu, czy jakichś tam pochodnych amfetaminowych na ADHD, no to są tylko i wyłącznie same plusy i stosowanie większych dawek adaptogenów może mocno pomóc. Słuchaj, bo jak tutaj już polecieliśmy tak z grubej rury i fajny temat się wkręcił na sam koniec, z racji tego, że wiem, że dużo oglądających nas tutaj, no można powiedzieć... Podjada tiktaki. Takowo wspomnianych, więc fajnie też będzie każdego uświadomić. Modafinil i skutki uboczne. Moim zdaniem temat, bo widzę, że dużo ludzi się przyzwyczaiło do modafinilu, że to jest taki tik-tak, który można wrzucać zawsze i wszędzie. I mimo to, że na przykład czasami zawsze mówię, że bez wspomagania układu nerwowego i odżywiania mózgu, modafinil wam wypali go ten mózg, bo to działa turbo bez paliwa i trzeba, że tak powiem, dokarmiać ten mózg. Powiedz mi, jak byś się odniósł właśnie, modafinil i skutki uboczne, tak na sam koniec. Wiesz co, ja jestem z tych najbardziej oldschoolowych, nie? Ja generalnie, jeżeli ktoś ze mną gada o modafinilu, to ja zawsze mówię nichu, nie? Mówię nie, absolutnie, ja mam bardzo negatywne zdanie na ten temat, wiesz, i opcja tego, że ktoś mi będzie tłumaczył, że można zrobić to z dużymi dawkami acetylocholiny, wspierać ten mózg i tak dalej, dla mnie to nie, wiesz, dla mnie to jest na zasadzie takiej, że wiesz, codziennie idziesz do banku i pożyczasz dodatkowe 1000 zł, nie? I codziennie rano wstajesz i bierzesz 1000 zł. W pewnym momencie wjedzie ci windykacja do chaty i powie, ty, stary, masz 100 do oddania, nie? A ty, wiesz, wstaniesz rano i stwierdzisz, że bierzesz następne 1000 zł, tak? Więc jakby ja jestem absolutnym przeciwnikiem, wiesz, oczywiście nie powiem, że nie stosowałem, bądź czy nie stosuję, nie? Bo jakby biorąc pod uwagę ilość obowiązków, którymi się otaczamy i którymi się otaczam, to zdarzają się sytuacje, kiedy rano wstaję i stwierdzam, dziś jest ten dzień, nie? Że wiem, że będę musiał się powspierać, natomiast to jest raz na 1000 lat, dosłownie, nie? Raz na 1000 lat. I absolutnie, żeby nie być hipokrytą, to rozumiem, są sytuacje awaryjne, to tak jak z THC, tak jak z piciem alkoholu, dosłownie, wiesz, trafia się okazja, wiesz, że będziesz to robił, robisz wszystko, żeby minimalizować skutki uboczne, czyli programujesz odpowiednią regenerację, programujesz odpowiednie rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Nie, u mnie dzisiaj zdecydowanie nie jest ten dzień, nie? Natomiast ja absolutnie jestem przeciwnikiem, nie? I często wiele osób mówi, że jestem oldschoolowy, że w ogóle nie idę w myśl tego, co się robi. Nie, ja uważam, że to jest, dla mnie to jest takie pierdololo, za przeproszeniem, nie? Bo tłumaczenie, że ja muszę dużo, tak? No to ja mówię, ja też muszę dużo, ja też robię bardzo dużo rzeczy i nie muszę się tym wspierać. I dbam o to, żeby był sen, i dbam o to, żeby było to, i dbam o to, żeby było tamto, tak? I uważam, że wiele rzeczy ogarniamy w kontekście adaptogenów i nutropów tej niższej puły, żeby się powspierać, natomiast absolutnie zawsze mówię, ja o moda nie rozmawiam, nie polecam, nie zalecam, nie stakuję i nie daję rzeczy, które mogą pomóc w tym, jak to działa. Tutaj widzę, Patryk jedzie z tematem, wiesz co, generalnie mieliśmy już kończyć, ale temat się fajnie wkręcił, więc polecimy dalej, z racji tego, że ja jednak wyznaję to, co ty mówisz i powiem ci, że miałem dużo przypadków, gdzie właśnie to, co Patryk mówi, że stany depresyjne, lęki, to jest właśnie, wydaje mi się, że to jest właśnie poprzez brak już tej choliny w mózgu, a lecimy jeszcze do tego prowidenta i ten 1000 codziennie rano,
że tak powiem, zapożyczamy, tak? Znaczy wiesz, po części, nie? Po części, bo musimy pamiętać o tym, że moda to jest to, co będzie, to jest taki dopalacz do twojego układu nerwowego, nie? Jak ktoś jest grał w Need for Speeda, te pierwsze Need for Speedy Underground, gdzie wiesz, miałeś opcję, że naciskałeś spację i włączało się nitro, to dokładnie tak działa moda, nie? Że włącza ci się nitro w twoim układzie nerwowym. Tylko teraz wiesz, włączanie nitro 2-4 codziennie będzie powodowało to, że będziesz odczuwał wszystkie negatywne skutki tego, co się dzieje, kiedy masz przestymulowany układ nerwowy. Tak? Czyli właśnie stany lękowe, nasilone stany depresyjne i tak dalej. To jest sytuacja, którą można sobie porównać do tego, jakbyś wziął taką najbardziej starą, hardkorową przedtreningówkę amerykańską, gdzie była naładowana, wiesz, granium, jocha i w ogóle milion innych rzeczy, tak? I nagle siedzisz, ja tak miałem, pamiętam po Jet Fuelu pierwszym, nie? Że siedziałem w pokoju i generalnie miałem, tak, to cacko, nie? Ale siedziałem i miałem wrażenie, że ktoś się cały czas na mnie patrzy, nie? Miałem, wiesz, musiałem się odwracać, bo miałem wrażenie. To jest dokładnie to, nie? No to są rzeczy, które działają na receptory amfetaminowe. Tam tak, jakbyście zjedli fetę, nie? Dziękuję. I wiesz, jakby absolutnie, nie? To jest zupełnie normalne. I to możemy to minimalizować, oczywiście, czy to przez użycie adaptogenów, farmakologii, czy poprzez użycie dużych dawek właśnie alfa GPC, czy choliny CDP, po to, żeby wspierać ten mózg, żeby on się nie zjarał, tak? Tylko dla mnie to jest dalej opcja na zasadzie, że wiesz, przychodzisz do banku i mówisz, ja mam zastaw, nie? Dzisiaj zastawię ziemię, jutro zostawię auto, pojutrze zastawię dom i tak dalej, nie? W pewnym momencie zawsze wiedzie ta windykacja do chaty, wjadą panowie w czarnych garniturach, nie? Wiesz, dobrze jak przyjadą po zwrot z transakcji, a gorzej jak wjadą panowie w czarnych garniturach z białym kombinezonem i z drewnianą trumną, nie? Wiesz, no bo wiecie, to jest ta scena w filmie Limitless, nie? Gdzie wiesz, kończy mu się zapas NZT i nagle widzi, jak ten świat bez wsparcia jest po prostu szary i brudny. Ja nie wiem, czy ktoś zwrócił na to uwagę, że jak on wrzucał NZT, to nagle kolorystyka filmu była zupełnie inna. Wszystko w jasnych barwach, wszystko się świeciło i tak dalej, nie? Więc wiesz, więc absolutnie. Ja uważam, że dla mnie moda to jest temat, wiesz. Super. Ale nam się, słuchajcie, na samą końcówkę nam się tak temat rozkręcił. Od złej strony zaczęliśmy live'a, bo ja myślałem, że o szwagandzie i może o rżańcu górskim, a tu temat wjechał na drugą, nie? Słuchajcie, bo mamy już godzinę, pomęczylibyśmy jeszcze Marka chwilę, jednak wydaje mi się, że dzisiejszy live po prostu przechodzi do historii, przebił po prostu wszystko, bo jest naładowane wiedzą, no, pod korek, tak? Co mogę wam tylko po prostu powiedzieć, że ja widziałem tych ludzi, po których przyszli panowie w kombinezonie, czyli takich już naprawdę wypalonych wraków człowieka, właścicielów firm, biznesmenów, którzy lecieli na moda, no grubo. I mimo to, że ostrzegałem, że to się źle skończy, nie ma hamulców, nie? Po prostu jedziemy dalej, nie? Tutaj serdecznie dziękuję, Marek, tobie za to, że byłeś z nami, poświęciłeś godzinę i podzieliłeś się naprawdę dużym kawałkiem wiedzy. Zapraszam was tutaj na przyszłą niedzielę. Będzie z nami Marcin Pulik, dietetyk też, w sumie Marcin bardziej trener niż dietetyk, ale tak samo układa diety, plany treningowe, suplementacje i moim zdaniem jest jednym z najlepszych w branży z racji tego, że za kulisami Marcina nazywamy SS-manem, tylko nic mu nie mówcie, że tak mówiliśmy. Marcin mówi, stricte tam ma być 50 gram, to ma być 50 gram, a nie 51. Także ja myślę, że z Markiem jeszcze się spotkamy w przyszłości na pewno. No kurde, powiem ci, Marek, zaskoczyłeś mnie, po prostu rozwinąłeś temat tak i wytłumaczyłeś tak fajnie i to jest zrozumiałe dla każdego, nawet dla tych, którzy, że tak powiem, nie wkręcają się w temat, że to powiem, za głęboko, bo wiadomo, temat adaptogenów jest bardzo takim tematem, że tak powiem, jest bardzo szerokim, tak? O tak szerokim, a często informacje, które możemy przeczytać w internecie, są bardzo okrojone lub bardzo takie zero-jedynkowe, tak? Czyli na przykład to działa tak, a to nie działa, tak? A tutaj ty wytłumaczyłeś, dlaczego to działa albo nie działa, nie? Także jeszcze z tematów technicznych, live będzie zapisany zarówno na Facebooku, jak i na YouTube. Zapraszam tutaj do subskrybowania kanału na YouTube Fit Cookie Reading.
Marek, wiem, że ty odpalasz jeszcze jakieś szkolenie za tydzień. Może coś się podzielić tutaj z naszymi widzami? Tak, jakby dwie rzeczy, to faktycznie za tydzień w niedzielę o 17 robię takiego 2-3-godzinnego webinara o suplementacji stricte dla osób trenujących, czyli jakby dla każdego rodzaju sportu, bez względu na to, czy to jest siłownia, bieganie i tak dalej, taki podstawowy must have. I tam też oczywiście będzie temat adaptogenów poruszony typowo w kontekście sportowym. To jest następna niedziela, 21, godzina 17. Na ewenea.pl znajdziecie zapisy pod kontekstem zostań numerem 1. Natomiast jeżeli właśnie kogoś interesuje stricte temat adaptogenów, to na mojej stronie fitmaker.pl znajdziecie produkt, który nazywa się adaptogeny, dosłownie, i tam są adaptogeny zrobione absolutnie od całych podstaw, czyli jakby od tego, o czym my dzisiaj rozmawialiśmy, czym są, jak działają, omówienie kontekstu aszwy, różeńca, dawkowanie, kiedy, co i jak, żeby to miało ręce i nogi. Także też, jeżeli ktoś jest zainteresowany tym tematem, to zapraszam na fitmaker.pl, tam znajdziecie cały produkt w tym temacie. Super, super. A słuchaj, no może ty jakaś zniżka dla naszych widzów od razu wrzucimy. Ja generalnie rzecz biorąc, polecałbym Wam poczekać do 24, bo 24 mam imieniny i na wszystkie produkty będzie 50%. Natomiast na hasło Fit Cookie Reading albo Fit Cookie, jeżeli będziecie chcieli zrobić sobie zakupy już dzisiaj, od 24 będzie działał kupon na 20% zniżki na wszystkie programy do 24 lutego, czyli 10 dni na hasło Fit Cookie na fitmaker.pl, 20% na cały koszyk. Słuchajcie, ja tak Marka trochę zaskoczyłem tym pytaniem, bo my się nie umawialiśmy na nic takiego. Ale widzicie, Marek tutaj dużo dawkę adaptogenów bierze, tak się zaadaptował bardzo szybko. Słuchajcie, dziękuję ślicznie jeszcze raz. Dziękuję Marku i do zobaczenia w następną niedzielę o godzinie 17. A z Markiem na pewno będziemy mieli jeszcze przyjemność się zobaczyć w przyszłości, nie? Dziękuję bardzo, bardzo chętnie odpowiem na zaproszenie. Nootropy, jak najbardziej możemy sobie pogadać, także Ja myślę, że to. życzę Wam spokojnego wieczoru i dziękuję za zaproszenie. Dzięki wielkie, hej, hej.